13. edycja Top Model, zawsze to wspaniała okazja, Asiu, żeby się z tobą zobaczyć. No i musi paść to pytanie, jaki mieliście pomysł na dokładnie ten sezon? No, 13. sezon, to jakie jeszcze można mieć pomysły, ale naprawdę, wiesz, najbardziej ekscytujące jest to, że uczestnicy zawsze nas zaskakują i w tym sezonie naprawdę każdy z uczestników tak przychodził już gotowy, wiedział, co my chcemy. Ale w tym sezonie, żeby było top of the top, wrzuciliśmy takie zadania, co są bardzo dużo adrenaliny. Okay. Żeby, wiesz, dać im troszkę poczuć ten taki, jak to się mówi, no żeby poczuć tą adrenalinę, ten taki strach może, żeby nie było wszystko... Sprawdzić, kto da radę po prostu. Tak, żeby nie było wszystko takie piękne, łatwe i wiesz, no. I kolorowe. Troszkę, nie o to w tym programie chodzi, tak. Czekamy na emocje. Tak, 13 sezon trzeba, wiesz, troszkę, żeby emocje podkręcić, no i żeby uczestnicy tak naprawdę, wiesz, pokazali, co potrafią. A czy to jest tak, że ty przylatujesz do Polski właściwie teraz już tylko na nagrania Top Model? Nie, mam inne też swoje współprace, też biznesowo przylatuję, prywatnie też przylatuję, ale nie tyle, ile bym chciała, bo niestety no, nie lubię zostawiać córeczki za długo w Los Angeles. Jak teraz, jak przyjeżdżam na te dłuższe nagrania Top Model, to ją biorę ze sobą. Chętnie bym tu została bardzo długo z wami, bo już coraz bardziej, już tutaj się czuję coraz bardziej, że już ten klimat tutaj w Polsce i to, co się dzieje w Stanach, to wiem, że dla córeczki jest bardziej bezpiecznie tutaj w Polsce mieszkać. I takie, wiesz, jestem na takim poziomie w swoim życiu, że już wszystko przeżyłam, wszystko już tak naprawdę, jak to się mówi, już czułam, korzystałam. I teraz taki... Masz teraz spokój i stabilizacji? Spokój, stabilizację, żeby, wiesz, praca, jak jestem z córeczką, żeby sobie iść na spacerki rano na kawkę i sobie posiedzieć, ona sobie je loda i taki, wiesz, taki spokój. I, proste, wiesz, rzeczy dające proste szczęście. Proste rzeczy mnie naprawdę teraz takie dają, jak ja widzę, jaką ona ma szczęście, jaką radość, że tutaj naprawdę w tym, teraz jak jesteśmy w Polsce przez te 6 tygodni, ja widzę, jak ona po polsku zasuwa. Naprawdę? Powiesz, tak? Ona bardzo dużo rozumiała zawsze po polsku, mówiła po polsku, ale teraz leci z polskim, ale nawet teraz taka się czuje, jak to się mówi, independent, taka Gosia Samosia. Niezależna. Wiesz, babcia ją nauczyła, moja mama, że daje jej pieniądze, idzie na przykład kupi sobie lody, znaczy wiadomo, my jesteśmy obok, ale idzie do sklepu sama, a my patrzymy na zewnątrz, czy idzie sobie lody, czy coś kupi, czy czekoladkę i wiesz, to jest słodkie, że mówię, mama, ja to pójdę, daj mi pieniążki, idę kupić sobie, wiesz, poczuła taki independence, bo wiesz, w Stanach ja kocham Kalifornię, ale tam wszędzie trzeba mieć auto, że nie jest tak tutaj, gdzie my mieszkamy, że wiesz, sobie na piechotkę idziesz i wiesz, idziemy sobie kupić warzywa czy owoce na spacerek i wiesz, takie życie teraz mi pasuje. Powiesz, już byłam wszędzie na całym świecie, wszystko zobaczyłam, luksusy, nie luksusy, ale wiesz, no takie życie, najbardziej ja się cieszę, jak pracuję i się cieszę, jak widzę tą szczerą szczęście mojej córeczki. To jest niezwykłe, bo ty mi o tych planach, żeby to Polska stała się chociaż na pół roku na przykład twoim miejscem, mówiłaś już właśnie wiele miesięcy temu. Mówiłaś o takim marzeniu, żeby mieć tutaj swój dom. To marzenie jest takie coraz bardziej odległe, czy coraz bardziej bliskie? Wiesz co, no nie wiem, no nie jest łatwa sytuacja, bo do końca nie myślę, że ojciec jej, Asi, by tutaj chciał się wyprowadzić. Jego zgoda jest jakby potrzebna. Jego zgoda jest potrzebna. Wiem, że jakby na przykład bym chciała do Portugalii, czy do Hiszpanii się wyprowadzić, to by pewnie jutro się zgodził, ale dla mnie to jest, nawet nie ma mowy, bo kocham Polskę i kocham Stany. To albo tu, albo tu. Nie ma tak, żebym od początku chciała zaczynać swoje życie. Wiesz, Hiszpania jest piękna, Włochy są piękne, czy Portugalia jest piękna, ale żeby na wakacje sobie jechać, ale żeby mieszkać tak na codzienne życie, to nie. I wiesz, i tutaj jest problem. Nie wiem, może jakoś da się przekonać, że wiesz, Polska jest jakoś bezpieczna, jako chodzi, wiesz, dziecko, jej przyszłość.
Nie wiem, może się jakoś da go przekonać, nie wiem, może Asia go będzie powolutku przekonywać, nie wiem, zobaczymy, ale no bym marzyła, żeby właśnie jakoś się to udało. Może musi minąć trochę czasu. Tak. Ostatnio w mediach społecznościowych pokazywałaś zdjęcie z Edytą Górniak i ze swoją siostrą, no i Edytę muszę zapytać, bo te przyjaźnie w showbiznesie pewnie są różne, raz jest czas, żeby się spotkać, raz nie ma. Jak się udało tym razem? No wreszcie się udało, ona, nie widzieliśmy się, piszemy do siebie ciągle, albo jak ja jestem w Polsce, to jej nie ma, jak ona jest, to mnie znowu nie ma, jak była w Stanach, to znowu mnie nie było i tak wiesz, chyba nie wiem, tak naprawdę 3 lata przeszły, bo ostatnio była w Los Angeles, jak Asia była malutka, jeszcze ją na rączkach trzymała. No i było tak jakby, wiesz, jakby nigdy nic. Wiesz, ja bardzo Edytę lubię, prywatnie ją znam, nie wiem w showbiznesie jaka ona jest, ale no jako prywatna osoba bardzo fajna, bardzo ciepła, no i bardzo mieliśmy dobry czas razem. To teraz do kogo zadzwonił, gdzie się udało spotkać? Wiesz co, ona do mnie zadzwoniła, bo jej do niej pisałam, że będę w Polsce teraz przez jakiś czas, no i zadzwoniła, że teraz akurat z gór jedzie i czy możemy się spotkać, no to akurat wyszło, że ja mogłam i ona mogła i się spotkaliśmy. Edyta też pisała kiedyś, bądź mówiła w wywiadzie, że wspierała Cię po ostatnim rozstaniu. To prawda, że jesteście tak blisko ze sobą? Wiesz co, przyznam się, przed rozstaniem z nią dużo pisałam, tak jak o chodzi matka, jak wiesz, jak to połączyć, że nie będę miała Asi 24 na dobę. I ona mi dała, wiesz, rady, że nieraz, wiesz, są takie sytuacje, ale dziecko będzie 2 razy miała tą miłość, że bardziej rodzice wtedy będą się nawet jeszcze bardziej temu dziecku dawać i starać. I wiesz, dała mi bardzo fajne rady, co pomogło mi przeżyć ten ciężki czas, bo bardzo było ciężko dla mnie, to nawet nie rozstanie, bo to w ogóle nie dbałam o tą sytuację, tylko mi bardziej chodziło o dziecko. Yes. Jak połączyć to, że nie będę z nią na co dzień. I Edyta, no z strony matki, no pomogła mi, żeby sobie w głowie inaczej to położyć, że to, co nawijam, pomyślałam na tym, okej, ma rację i to mi bardzo dużo pomogło. Pod waszym wspólnym zdjęciem pojawił się między innymi komentarz Romka, twojego też byłego męża. Tak, i byłem ciekawa, czy to znaczy, że macie cudowne i poprawne relacje. Z Romkiem bardzo jesteśmy bliską, bym powiedziała, że jesteśmy best friends tak naprawdę. Jest no, niesamowitym człowiekiem, ma ogromne serce, bardzo jesteśmy blisko. No niestety nie jesteśmy razem przez to, że charakterami, wiesz, nie było okej, tylko były inne sytuacje, gdzie niestety, wiesz, zdecydowaliśmy, żeby nie być razem, ale jako człowiek jest super. Wiem, że ja dla niego jestem bardzo ważna, tak naprawdę rodzina dla niego. I teraz jak nasz piesek zmarł, Darla, kilka dni temu, to bardzo przeżywa i tak mówi, dla kogo ja teraz tak naprawdę żyję, bo ani dzieci nie mam, ani tak naprawdę nie jestem tak blisko, nie mam rodziny blisko. I wiesz, tak naprawdę jestem jego rodzina, nawet nie jesteśmy razem, no i bardzo blisko się trzymamy. A wiesz, że mimo mijającego czasu i tej dużej różnicy w waszych charakterach, bliskie wam osoby, niektóre dalej wam życzą, żebyście byli razem? Wiem. Codziennie to słyszę, codziennie. Ale wiesz co, nie wiem, czy źle zrozumiałeś, bo charaktery nie mieliśmy w ogóle. Okay. Także nasze, wiesz, bardzo na wszystko widzimy podobnie, okay, że charaktery byli super, że mieliśmy inne sytuacje, gdzie do końca się może nie dogadaliśmy, ale jako charakter, że wiesz, ja coś powiem, on się zgadza, on coś mówi, ja się tkam, że w tym w ogóle nie było żadnych problemów i tak właśnie każdy, kogo go poznał, no zakochany był w nim i pamiętają, jaki to był dobry człowiek i dobre serce i tutaj mi ciągle podpuszczają, no może. A tam oczko puszczasz, ja nie wiem, kto to mówił. Tak, i wiesz, znaczy myślę, że jak już jest taka sytuacja, że jest rozstanie, że to już... Nie wraca się nigdy? Nie widzisz szansy? Nie widzę tego. Widzę jako przyjaciel, jako osoba, wiesz, może do końca życia jako przyjaciel, ale no nie wiem, czy by było to jakoś, czy to można zbudować, to, że wiesz, nie wiem, dla mnie to... Nie myślałam o tym, bo tak dla mnie to by było troszkę... Nie wiem, jak byśmy mogli do tego podejść, ale jako przyjaciele chętnie i zawsze będę go wspierać i będę kibicować. Z serca, słuchaj, Asia, a my za tobą bardzo tęsknimy, więc cieszymy się, że możemy cię chociaż oglądać w Top Model teraz. Już niedługo startuje 13. edycja. Śledźcie na bieżąco. Będzie dobrze, będzie się działo.